Znaczy jestem, dziękuję witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Cave Block i mam spodnie na głowie. Dokładnie tak, zaczynamy kolejny odcinek z naszej serii podziemnej na survivalu pod ziemią na paczce Stone Block. To nie jest survival, tylko paczka Stone Block. Dziękuję wam za ponad 6000 łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. Jeśli wam się ten odcinek spodoba, również zostawcie te łapki w górę. I jeśli będzie ponad 5000 łapek w górę pod tym odcinkiem, ja również będę zadowolony. Jak będzie nawet mniej, będę zadowolony, ale jakbyście zrobili mi jeszcze więcej, to będę jeszcze bardziej zadowolony. Także wiecie, to wzrasta tak razem z ilością łapek w górę. No dobra, słuchajcie, parę rzeczy, które nam zostało na dzisiaj. Przede wszystkim trzeba byłoby dootwierać ostatnie chyba 3 albo 4 te chest cube, które zostały w endzie, także myślę, że tam trzeba będzie ruszyć, ale to za chwilę, jak mi tylko zejdzie trochę zdrowie. I teraz tak, co ja tak właściwie robiłem od poprzedniego odcinka? Do poprzedniego odcinka spróbowałem ruszyć trochę botanię, rozbudowałem tutaj system pozyskiwania many, no i ta mana zaczęła nam się tutaj powolutku zbierać, ale tak wpadłem na pomysł, wiecie co, chrzanić to. Zostawmy to w tym momencie, napisaliście mi bardzo fajną rzecz. Zio, nie potrzebujesz transmutation table, czyli tego dokładnie oto obiektu, który się kraftuje w bardzo kosmiczny sposób, bo on jest w sumie trudny do skraftowania i nie będzie ci potrzebny. Możesz zrobić sobie zamiast tego... I czekajcie, jak to teraz się nazywało? To było... Energy... Zaraz wam znajdę, czekajcie. Zgubiłem już kompletnie tą nazwę. W każdym razie to jest taka magiczna skrzyneczka, która mogłaby zrobić dokładnie to samo, co ja bym chciał. Z Moda Project i Energy Condenser. Dokładnie to jest coś takiego. I żeby to zrobić, będziemy musieli zrobić niestety Draconic Evolution, jak ja tego nienawidzę, no ale damy radę, raczej nie powinno być to jakoś specjalnie trudne, zwłaszcza, że materiałów do tego będę miał. Mam kurczaki z drakonium, także w tym momencie zobaczcie, tutaj cały czas Draconic Nuggety mi się robią, mogę zrobić sporo sztabek i tak samo mi się robi Awakened Draconium, także z tego też na pewno zrobimy sobie kilka sztabek. Raczej powinno nam wystarczyć jednego i drugiego, jeśli nie, no to będziemy się wtedy na pewno martwić. Jeszcze ten Draconium można sobie tutaj przerobić na sztabki szybciutko, to mówię, to w razie czego wszystko sobie ogarniemy. Teraz, skoro mi zeszło zdrowie, znaczy moja żywotność, głodność i tak dalej, możemy wejść sobie do endu i skończyć to, co zaczęliśmy, czyli słuchajcie, 3 sztuki zostały, byłem 3 sztuki od końca, no naprawdę. Dobra, lecimy z tym. Okej, trochę expa wypadło. Czy żyjemy? Żyjemy póki co. Tutaj odzyskałem ostatnio moją śmierć, która na mnie napadła. Kolejny, o, jakaś podka spadła. Podka, która miała dać mi jakiś efekt najprawdopodobniej, na całe szczęście się odsunąłem od niej w czas. Dobra, lecimy z następnym. Okej, okay, widać, że kupiłeś ten DLC z saplingami, czyli z sezonkami. Na całe szczęście, słuchajcie, bez śmierci, bez niczego się udało to zrobić. 3 chest cube były otworzone, na koniec odcinka otworzymy sobie oczywiście lootbagi i jakieś tym podobne rzeczy. Teraz wracamy do domu. Czemu ja zawsze płonę, jak wracam tędy, to mnie zastanawia. Czy to może mieć jakiś związek z tą lawą, która znajduje się, wiecie, na powierzchni tego świata, ale dobra, to zostawmy to w spokoju. Tutaj, o, mam zapisane jakieś rzeczy na tej tabliczce, to na razie mi nie będzie potrzebne. Tym się zajmiemy oczywiście też później. Co do naszych neutronów, które zbieramy, spójrzcie, mamy 3 sztabki neutronów, mamy kilka neutronium nuggetów, mamy kilka pile of neutrons, to nam się powolutku zbiera tutaj, nie ma co się z tym śpieszyć. A my w tym momencie musimy się zająć oczywiście Draconic Evolution. Żeby zrobić do tego Draconic Evolution te kilka rzeczy, będziemy potrzebowali przede wszystkim Draconium. A ja jeszcze jestem zainteresowany tym, czy my jesteśmy w stanie ogarnąć jakiekolwiek achievementy stąd. Dokładnie, jesteśmy w stanie zrobić ich nawet kilka. Myślę, że dzisiaj zrobimy ze 3 skrzyneczki sobie stąd, bo będziemy mogli na pewno zrobić sobie coś takiego jak Fusion Crafting Start, Wyvern Fusion Crafting i Draconic Fusion Crafting, bo one nam będą wszystkie potrzebne. Czym jest Draconium Crafting? To jest taki multi-block structure tak zwany, czyli maszyna składająca się z wielu bloków i do nich będziemy potrzebowali przede wszystkim najważniejszą rzecz, czyli Crafting Core, który swój crafting ma niezbyt skomplikowany. Są 4 diamenty, 4 bloki lapisu, no i mamy tutaj tą jedną gwiazdę do zrobienia na środek. No i problem się pojawia taki, że musimy tych gwiazd zrobić jeszcze przynajmniej 6, tak mi się wydaje, albo nawet 8, bo... Gdzie co, chyba 6. Chyba 6 by wystarczyło, ale dobra, zrobiłem już więcej, to nic z tym nie zrobię, bo będziemy potrzebowali jeszcze do tego injector. Injector to jest taki specjalny element, który wstrzykuje do naszego craftingu odpowiednie rzeczy. Także zróbmy sobie tutaj może ich kilka... Czekajcie, czego mi teraz zabrakło? Halo, stone'a, szybko. Więcej stone'a potrzebujemy. Piecu, turbo piecu. Mógłbyś to szybciej zrobić. W ogóle zauważyłem fajną rzecz. Ten piec nie zużywa jednego tiny coal na jeden blok, który przepala. On po prostu ma czas przepalania taki sam standardowy, a przepala nam tak naprawdę więcej materiałów w tym samym czasie. Dobra, nieważne. Nikogo to nie interesuje. To jest, o co ty mówisz w ogóle, jakieś te pierdolety. Dobra, skupmy się w tym momencie na naszym craftingu. Mamy Draconic Core. Do tego będziemy potrzebowali Crafting Core. Taką się nazywa, Fusion Crafting Core. Brakuje mi teraz tylko bloków lapisu, także szybko sztuk 4, 1, 2, 3, 4 będziemy potrzebowali.
i w tym momencie, proszę Państwa, mamy przygotowane wszystkie materiały. Mamy Quest Complete Fusion Crafting Start. Odbierzmy sobie naszą pierwszą skrzyneczkę w takim razie. Proszę bardzo. Climb. I ją sobie otworzymy oczywiście na końcu odcinka, tak jak mówiłem. Tutaj, o, w tym miejscu, gdzie był enchanting wcześniej, myślę, że postawimy sobie taki crafting. Crafting wygląda w taki sposób. Stawiamy sobie Fusion Crafting Core na środku. I teraz w odległości jednej kratki musimy poumieszczać injektory. Czyli robimy to w ten sposób. Ja to postaram się w miarę szybko postawić tutaj. No i drobny problem się pojawia taki, że my tych injektorów będziemy potrzebowali kilka sztuk wyższego tieru, jakby to tak powiedzieć wam ładnie. One będą musiały być wyewoluowane na wyższy poziom, a żeby zrobić wyższy poziom takiego injektora, musimy ten sam injektor przepuścić przez ten sam crafting. W efekcie będziemy potrzebowali, zobaczcie, po cztery injektory z każdej strony, żeby to zrobić, bo tutaj mamy po cztery elementy. I właśnie jak to się układa wszystko w tym craftingu, już wam tłumaczę. Z jednej strony musimy umieścić te elementy, z drugiej strony te elementy, no i w środku, w samym naszym craftingu umieszczamy ten element, który mamy tutaj umieszczony. Czyli otwieramy go, kładziemy to i jak wszystkie nam się zgadzają elementy, które tutaj mamy, to wtedy możemy sobie skraftować wyższy poziom. No i jest jeszcze jeden ostatni, ostateczny problem, który będę potrzebować, to jest doprowadzenie energii do tego craftingu, do injektorów, czyli do tych wstrzykawek, które znajdują się dookoła. Musimy niestety przyczepić kabelki z energią, które będą pobierały tej energii kosmicznej ilości. Dlatego ja się tym szybko zajmę i spróbuję już pierwszy crafting przygotować. Dotarło do mnie, że będę potrzebować dużo więcej drakoniów niż mam w tym momencie, więc zacząłem się martwić o to i postanowiłem, że zrobię trochę więcej tych drakoniumowych kurczaków. Dlatego w tym momencie produkcja kurczaków drakonium jest na pełnych obrotach. Zaraz wykorzystamy sobie na maksa nasze nasionka. O, myślę, że jeszcze zrobimy sobie z 6. I w tym momencie będziemy mieli full kurczaków drakonium. Drakonium kurczaki są o tyle problematyczne, że one nam nie dają sztabek, one dają nam nagety, czyli te najmniejsze elementy, elementy, z których można produkować drakonium, więc to robi nam trochę duży kłopot. Czekajcie, szukam wolnych kurników. O nie, za mało wolnych kurników mam. Dobra, i w tym momencie mam nadzieję, że ta produkcja drakonium trochę bardziej przyspieszy, bo na ten moment, spójrzcie, mam tylko 5 nuggetów. I jeśli one wszystkie naraz się odpalą, to powinno mi wystarczyć teraz na produkcję tego drakonium w większej ilości. No i dobra, zostawmy je w spokoju. Zobaczcie teraz, jak sam crafting działa. Już mamy wszystko podłączone. Nie mamy w tym momencie jeszcze wszystkich przedmiotów, które potrzebujemy. To jest ten nasz drobny problem. Żeby zrobić tego drugiego poziomu injector, potrzebujemy 2 razy draconic core. Jeden mam. To jest problem. Będziemy potrzebowali ten basic crafting injector. Proszę bardzo, wsadzony. Będziemy potrzebowali do kolejnego tego 4 diamenty. Będziemy potrzebowali jeszcze Wyvern Core, który robi się z 4 kolejnych Draconic Core. No to będzie naprawdę sporo roboty. O, ale mam jeszcze Draconium Block, który mogę położyć. Warto pamiętać o tym, że układamy je tutaj pojedynczo w ekwipunku. Nie robimy tego w ten sposób. Robimy to, proszę Państwa, bez shifta. Halo? Gdzie to jest? Dobra, wpadło mi do ekwipunku, na całe szczęście. Dobra, zostaje mi jeszcze jeden niebieski, jeszcze jeden fioletowy i 4 diamenty. Powinienem zaraz to wszystko mieć, taką mam nadzieję. Draconium Nugget. Zobaczcie, one już zaczęły się produkować w całkiem fajnej ilości. Także mamy ich w tym momencie 5 sztuk jeszcze dodatkowe, to jest 14. Okej, myślę, że może nam wystarczyć na zrobienie kilku. 3 sztuki mamy gotowe. Jedna mi zostaje, 2 do tego do zrobienia. Okej, mam pomysł. Jeszcze weźmy sobie w takim razie stąd, zabierzmy kilka sztabek. I wtedy mamy... Doskonale, na pierwszy nam powinno wystarczyć. Okej, czyli roboty z tym będzie jeszcze troszkę. Zróbmy teraz Wyvern Core, do niego potrzeba Nether Star. Kurde, no, jak ja nie lubię, kiedy mi nagle wychodzą takie rzeczy straszliwe do tego, do wykonania. Dobra, dodajmy jeszcze jedną sztabkę drakonium. Mamy Wyvern Core i możemy w tym momencie sobie skraftować już wszystko, bo powinniśmy mieć wszystko na miejscu, tylko zapomniałem jeszcze o 4 diamentach zabrać je ze sobą. Także szybko diamond, czekajcie, 1, 2, 3, 4, 10 tysięcy diamentów mam w tym momencie. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, odpowiada mi taki deal. Umieśćmy to sobie w ten sposób i teraz potrzebujemy jeszcze diamenty. No i właśnie, pojawił się problem, zrobiłem to, o czym mówiłem. Słuchajcie, musimy je porozkładać na 4 sloty osobne, czyli robimy to tak. 1, 2, 3 i 4. I w tym momencie możemy kliknąć start, to się zaczyna nam produkować. Przygotowało się, no i jeszcze musimy poczekać na crafting, który też chwilę trwa.
To chwilę sobie poczekamy w takim razie. No i co jest najlepsze? Tutaj mamy 256 tysięcy energii potrzebnej, a tutaj już mamy 5 razy więcej, czyli 1 792 000. No, ale dobra, damy sobie z tym radę. Jedyne co, to trzeba będzie poczekać. Tutaj jeszcze problemem może być Awakened Draconium Block, ale wydaje mi się, że tego z tym akurat sobie poradzimy, bo mamy całkiem sporo też tych nuggetów. Jak piszemy sobie Draconium, zobaczcie, tutaj jest Awakened Draconium, a ja mam jeszcze 67 sztabek. Także o to się nie musimy martwić. W tym momencie największym problemem będzie samo Draconium, to zwykłe podstawowe. Że jego trzeba będzie jeszcze trochę naprodukować. Dobra, jak zapewne widzieliście, pomachałem trochę różdżką od tego, od Acceleration Wand, czyli tą przyspieszającą wszystko. I mam, znaczy to nie jest jeszcze zegarek, który przyspiesza wszystko, ale to już wszystko w swoim czasie. Wiecie, bo to zegarek w swoim czasie. A w tym momencie mamy tego Draconium Ingot 44 sztabki. To powinno nam wystarczyć na zrobienie przynajmniej kilku sztuk tego Draconium Core. Mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. Wiecie co, wrzucę to tutaj. Będziemy potrzebowali tego całkiem sporo. Mamy 14. 14 nam starczy na dwa kolejne injektory. No dobra, no to ja się w tym momencie zajmuję tym wszystkim i zobaczymy, jak to będzie sobie trwało. Warto pamiętać ogólnie o tym, że możemy te same injektory używać do przekraftowania ich na wyższy poziom, dlatego ja sobie postawiłem po prostu tutaj obok ten gotowy, no i wsadziłem kolejny, który mi został do tego, żeby tutaj skraftować to wszystko. Także to niech leci i się powoli robi, no i już myślę, że zobaczymy się w momencie, kiedy będę miał wszystko gotowe. Okej, właśnie mi się skończył kraftować jeden z ostatnich Draconic Fusion tych injektorów. To było długie, mam szczerze. Dobra, mamy w tym momencie ostatnie dołożenia tutaj na miejsce. Mam wszystkie materiały przygotowane do tego, do czego będę potrzebować teraz. Czyli robimy tak, mamy jeden z Awakened Draconium bloków. Mamy tutaj do ułożenia Wyvern Core'y. Tego to było naprawdę, naprawdę sporo do zrobienia, muszę wam powiedzieć. O, i znowu zrobiłem tutaj tak, jak nie powinienem. Proszę bardzo, jeden diament, drugi diament, trzeci diament i startujemy. I to jest ostatni z naszych craftingów w tym momencie, jeśli chodzi o craftowanie samego craftingu. I w tym momencie powpychałem tutaj więcej upgrade speedów ze względu na to, że energia, która mi się generowała, była zbyt niska. Dobra. Nevermind, zostawmy to już wszystko w spokoju. Słuchajcie, tutaj mamy na razie ładowanie i dopiero teraz się kraftowanie rozpoczyna, także ono szybciutko sobie przeskoczy, będziemy mieli to przygotowane i jesteśmy w tym momencie wstępnie gotowi do tego, żeby zaczynać przygodę z, uwaga, uwaga, modem o nazwie Project E. Dokładnie tak, także możemy wziąć sobie nasz kamień filozoficzny w końcu. I myślę, że zaraz siądziemy do niego. Chociaż z waszych komentarzy wnioskuję, że zbyt wiele z was nie chciało tak naprawdę zbyt dużo jakby tego moda, więc może ja pokrótce postaram się wam pokazać mniej więcej, co można z nim zrobić i jak on mniej więcej będzie działać. Przede wszystkim fajną rzeczą w kamieniu filozoficznym jest to, że możemy zamienić dla przykładu to, co widzicie, kamień na cobblestone, a cobblestone możemy na przykład na trawę zamienić, więc to jest też taki fajny patent na to, jakbyśmy chcieli sobie szybko trawę uzyskać, nie? To możemy tak jeszcze poodwracać. Mamy kilka różnych takich kombinacji, jak to z shiftem będziemy klikali na niektóre, to nie pamiętam na które. O proszę, właśnie, teraz możemy piasek zrobić na przykład. Możemy zrobić na przykład... bo tak jest wersja z shiftem i bez shifta i nigdy nie wiem, jak to działa w ogóle, że to się dzieje i... Dobra, nieważne. W tym momencie mamy coś takiego fajnego w naszym jakby Project E, jak wartości EMC. Myślę, że osoby, które wcześniej się interesowały modami, mogą o tym wiedzieć, to nie będzie nic nowego dla takich osób. Ale dla osób, które nie wiedzą, jest ogólnie to coś takiego, jak każdy przedmiot, każdy blok ma swoją wartość. Możecie zobaczyć, że na przykład diament ma w tym momencie EMC o wartości 8192. Cały stack diamentów będzie miał 196 tysięcy na przykład wartości EMC. A na przykład taka rura, zwykły transfer pipe ma 8 wartości. Nie, jeden ma zasadniczo, 8 ma te 8 sztuk, które mamy tutaj w ekwipunku. Diamond Wand będzie miał wartość mniejszą niż nawet pojedynczy diament, co jest dość ciekawą rzeczą. No i wszystkie rzeczy, wszystkie elementy, na które tak naprawdę mogę najechać, na większość z nich powinna mieć jakiekolwiek swoje EMC. No i o co chodzi z tym EMC? Możemy to użyć na przykład do kraftowania z naszym kamieniem filozoficznym. Jeśli chcemy diament zamienić na złoto, no to z jednego diamenta dostaniemy 4 sztuki złota. Złoto ma wartość 4 razy mniejszą niż diament. W efekcie z 4 sztuk złota możemy skraftować sobie jeden diament.
logika, nie? Tych craftingów zbyt dużo nie ma. Czekajcie, aż wrzuciłem sobie nasz kamień filozoficzny tutaj do craftingu. Zbyt wiele takich jakby bazowych tych craftingów nie ma tutaj, które możemy wykonać, ale na przykład z dwóch diamentów możemy wykonać sobie emerald. Emerald jest dwukrotnie bardziej wartościowy niż diament. To jest taka drobna ciekawostka. No i wszystko byłoby spoko, ale my dążymy do tego, żeby teraz zamienić bardzo dużą ilość przedmiotów na bardzo dużą ilość przedmiotów innego typu. Dlatego w tym celu będziemy potrzebowali coś takiego jak energy kondenser i to będzie nasz jakby teraźniejszy cel. Do tego będziemy musieli przygotować dark matter, czyli czarną materię, czerwoną materię, dirt chest 9000, który jest zarąbistą skrzynką tylko na dirta i mamy na przykład jeszcze krystal chest, który te craftingi one nie powinny mi sprawić jakiegoś większego problemu. Na przykład zobaczcie, możemy skraftować sobie szybko takiego iron chesta, nie wiem po co zrobiłem dwa. Z iron chesta możemy zrobić sobie pozostałe chesty i od razu w sumie wiecie co, ja zacznę to już wszystko craftować, co będziemy potrzebowali do tego. Czyli mamy teraz tak, złotą skrzynkę, ze złotej skrzynki możemy zrobić sobie diamentową skrzynkę, a z diamentowej skrzynki możemy sobie zrobić kryształową skrzynkę. Swoją drogą, kryształowa skrzynka, jak ktoś nie widział, to skrzynka o bardzo dużej pojemności, w której jak myślimy jakieś przedmioty, to one nam się wyświetlają w środku. Także to też jest taki fajny, jakby drobny gadżet. Dobra, krystal chest przygotowany, to możemy sobie odłożyć. Następną rzeczą, którą będziemy potrzebowali, będzie dirt chest. I teraz pytanie, czy ja go znajdę. Jest, proszę bardzo, dirt chest 9000. I to jest skrzynka, w której mamy książkę, jak używać Dirt Chesta 9000. Proszę bardzo, witamy w nowym Dirt Chestie 9000. Mamy nadzieję, że cieszysz się wieloma latami przetrzymywania swojego staka Dirta w naszej skrzynce. I tam prosty opis, wsadź sobie stack Dirta do skrzynki i tyle. Także jak ktoś jest bardzo zainteresowany z posiadaniem takiej skrzynki na Dirta, to można zrobić sobie skrzynkę na Dirta, w której zawsze jest Dirt. To jest taka drobna ciekawostka. No ale nam Dirt czas będzie potrzebny do zrobienia innej rzeczy, to za chwilę do tego dotrzemy. No i jeszcze ostatnią rzeczą, która jest do zrobienia z takich skrzyneczek, będzie nam potrzebny Alchemical Chest, właśnie z moda Project E. I ten, no właśnie, ja jak zawsze jestem po prostu niedowidzący, chyba mam takie wrażenie. Alchemical Chest. Proszę bardzo. Jego się kraftuje w ten sposób. Crafting wydaje się być przerażająco straszny, ale tak naprawdę aż taki straszliwy nie jest. No i jedyne, co byśmy potrzebowali chyba w tym momencie, to będzie enchanter, w którym będziemy mogli sobie stworzyć coś takiego jak Evil Infused Iron Ingot, czyli nasycona złem sztabka żelaza. Brzmi to bardzo źle, ale dobra. To sobie w takim razie zaraz przygotujemy. Czyli tak, enchanter będzie tą rzeczą, którą my potrzebujemy w jednej z pierwszych kolejności, żeby go skraftować. To będzie prosta sprawa, spójrzcie. Brakuje mi w tym momencie tylko jednego elementu i to był chyba, jeśli się nie mylę, no teraz ja go zgubiłem już do końca. Proszę bardzo, jest to machine block. Machine block możemy sobie skraftować. I teraz enchanter, czyli nasz blok do enchantowania innych rzeczy. Proszę bardzo. Enchanter przygotowany. Enchanter sobie połóżmy przy kablu. No i do enchantera. Ja w ogóle nie robiłem wcześniej tego enchantera. Mam takie wrażenie, że już go gdzieś miałem, ale po prostu teraz go nie mam. Chyba nie miałem. Dobra, nieważne. Do niego musimy wsadzić sobie żelazo w ilości sztuk 8 i jedną gwiazdę netheru, czyli weźmy sobie jedną z gwiazdek. W ogóle tych gwiazdek na całe szczęście jeszcze trochę mi zostało. Podobijałem trochę więcej witherów. W efekcie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby nie stracić wszystkich przedmiotów, które mamy. I teraz jest napisane, że enchanter potrzebuje pełnego seta bookshelfów dookoła, żeby działał. Co? Naprawdę? To ja muszę w takim razie postawić ten enchanter w jakimś miejscu, w którym będziemy mogli postawić bookshelfy dookoła niego. O kurde. No dobra, to ja się tym szybko zajmę. I w tym momencie po ustawieniu bookshelfów, a tak wiecie, takiej konfiguracji, że po prostu wszystkie je łapał, zaczęło nam działać i wszystko zaczęło się craftować. Doskonale. To w tym momencie do naszego alchemical chest, który będzie nam potrzebny w pierwszej kolejności, musimy pozostałe rzeczy przygotowywać. To jest na przykład low convalence dust. O no, nie mówcie nawet, to są chyba jakieś jaja. Ja nie będę teraz, ja muszę zrobić wszystkie pozostałe craftingi do craftowania craftingów. To jest po prostu jakiś żart, naprawdę. Naprawdę. To są po prostu jajca, słuchajcie, empowerer muszę zrobić. Zaraz coś mnie po prostu trafi, jeszcze nie mam wszystkich przedmiotów do niego, no po prostu to są jaja. Dobra, ja się tym szybko zajmę.
Mamy przygotowane, nasycone złem sztabki żelaza. To jest pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. Następna rzecz to będzie Diamond Lattice. Ja myślę, że my nawet mamy ten Diamond Lattice, więc nie będzie trzeba tutaj więcej sprodukować. Dokładnie tak, jak myślałem. Także jeden jest przygotowany. Przyda nam się jeszcze Diamond Chest. Także nawet dobrze, że zrobiłem jedną żelazną skrzynkę, bo z niej będziemy mogli zrobić sobie spokojnie tego Diamond Chesta. Proszę bardzo, mamy cyk. I w tym momencie jeszcze, no właśnie, jak go się kraftuje, bo jego się nie obkłada diamentami dookoła, tylko tak się robi. Dobra, to jest przygotowane. Następnie do niego będą potrzebne dwie sztuki stone'a, to dowolny kamień tutaj może być. No i teraz musimy zrobić pył kowalencyjny, nie wiem, czy to jest dobre określenie tego. Infused Diamond, Dimensional Shard. Ja pierdziele. Co to ma być za crafting? Ja się pytam po prostu. No spójrzcie na to, dobra. Na całe szczęście udało się go szybko zrobić. Dobra, mamy tutaj coś takiego jak te craftingi na te, do tych kowalen z dustów. Tutaj mamy tak, podwójnie skompresowany cobblestone i 4 sztuki redstone'a. Także weźmy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Kobla raczej nie mam kompresowanego, a jednak, proszę państwa, udało się, bardzo dobrze. Także możemy zrobić sobie jedną z tych rzeczy. Kolejna rzecz to będą 4 sztuki redstone'a i jeden... No właśnie, jak się nazywa ta sztabka? Halo? Base Essence Ingot, także... Powinienem mieć jeszcze dokładnie, mam jedną sztukę Base Essence i dookoła były 4 sztuki Redstone'a. I teraz ostatnia rzecz to będą 4 węgle i Infused Diamond. Infused Diamond robimy z tych Dimensional Shardów, jednego Infused Diamonda, okej. Okay. 4 sztuki Redstone'a, 4 sztuki węgla. Myślę, że się zbliżamy. Powoli, ale do celu. No i dobra, i teraz tak, zobaczcie, możecie zobaczyć, jak ustawiłem Empowerer. Empowerer stawiamy na środku, dookoła niego stawiamy display standy. Wszystkie muszą być zasilane, więc od dołu podpiąłem do nich po prostu energię za pomocą kabli, które tutaj szły akurat w tym miejscu. To było takie jedyne miejsce, gdzie miałem skrzyżowanie z kabli zrobione, żeby można było od razu posadzić całą konstrukcję na wierzchu. Dlatego widzicie, mamy to już działające. No i teraz tak, po kolei zacznijmy sobie to konstruować. Kładziemy podwójnie skompresowany cobblestone, redstone, 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 redstone. I w tym momencie zaczynają lecieć gwiazdki. No, lećcie gwiazdki i kraftujcie się. Tutaj, o widzicie, jest w lewym dolnym rogu naładowanie. I mamy w tym momencie przygotowany nasz covalence dust pierwszego poziomu, czyli ten low. Dobra, robimy base essence ingot, wszystkie pozostałe craftingi. Ja nie mogę, słuchajcie, dzisiaj jest dzień craftowania craftingów, żeby zrobić crafting do craftowania innych craftingów. Tak można to nazwać i tak mniej więcej wygląda to, co my dzisiaj robimy. Dobra, mamy infused diamond, węgiel, 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 węgiel i robimy ostatni. Na całe szczęście jest ich trochę więcej niż jeden, bo jakby się robiło po jednej sztuce tych kowalnych zdastów, to by było dopiero wkurzające. I teraz, według moich obliczeń, możemy zrobić Alchemical Chest! Dokładnie tak. Czy mamy? Mamy achievement za to! No właśnie, słuchajcie, bo to jest Project E! I dostaliśmy w tym momencie skrzyneczkę to. O właśnie, ja zapomniałem jeszcze z Draconic Evolution zabrać. Tutaj jeszcze mamy dwie skrzynki za nasze injektory. Także to jest przygotowane. Ostatniego nawet nie mam w planie robić na razie. Więc to jest, że tak powiem, całkiem dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Weźmy je sobie, umieśćmy w naszej skrzyneczce. I spójrzmy jeszcze tylko do Project E. Czy tutaj mamy Energy Condenser? Dokładnie to będziemy w tym momencie robić, a jeszcze zrobimy sobie Dark Matter i Red Matter prawdopodobnie dzisiaj, także będziecie mogli zobaczyć parę fajnych openingów, parę fajnych skrzyneczek do zrobienia. Dobra, Alchemical Chest. Czym jest Alchemical Chest? To jest skrzynka. Skrzynka o dużej pojemności, po prostu taka, wiecie, skrzyneczka, w której można przechowywać rzeczy. No ale sama skrzynka jako skrzynka mi nie będzie tutaj potrzebna. Mi będzie potrzebne zrobienie z niej czegoś takiego jak Energy Infuser, nie Infuser, kurde blade, jak to się nazywało? Project E, czekajcie, to ja... Kondenser, dokładnie, to jest to. Project E, Energy Condenser, tak się nazywa ten konkretnie przedmiot. Dirt Chest, Crystal Chest, o nie mówcie mi nawet. Nie mówcie mi nawet, że popełniłem błąd i zrobiłem za mały crafting draconic. Tutaj powinno być po 5, spójrzcie tylko na to. No dobra, trzeba będzie to szybko zrobić w takim razie. Żeby zrobić czarną materię i żeby zrobić czerwoną materię, będziemy potrzebowali ogólnie, z tego co rozumiem, przekraftować je w jakiś sposób. No właśnie, w jaki sposób je przekraftować? Będziemy musieli zrobić Eternalis Fuel. Będziemy musieli zrobić również Mobius Fuel, który się robi z Alchemical Coal, który robi się ze zwykłego węgla. Dobra, na całe szczęście. Mam tutaj crafting, możemy zacząć to robić. Ja zrobię sobie tak 4 staki wstępnie. Mam wrażenie, że to będzie totalnie za mało, ale zaraz będziemy testować to wszystko, czy to już działa, czy też nie. Także wrzućmy sobie to tutaj. Zobaczcie, możemy zrobić sobie z tego stack Mobius Fuel, możemy zrobić sobie 16 sztuk Eternalis
Eternalis Fuel. I teraz Eternalis Fuel układamy dookoła, a tutaj potrzebujemy sobie diamond bloki chyba postawić w środku. Także weźmy sobie dwie sztuki i to są dwie sztuki czarnej materii. Ja cię kręcę. Po prostu kogoś pokraftowało tutaj dzisiaj, naprawdę. Dobra, potrzebujemy tego więcej. Żeby zrobić nasz pełny crafting, będziemy potrzebowali teraz tak. Tutaj mamy 4 sztuki czarnej materii i 4 sztuki czerwonej materii. Żeby zrobić jedną sztukę czerwonej materii, potrzebujemy 3 sztuki czarnej materii i jeszcze sporo tego Eternalis Fuel. Zaraz wybuchnę po prostu, naprawdę. Dobra, przynajmniej na całe szczęście, chociaż jest jakaś drobna jedna skrzyneczka. Dobra, szybko to w takim razie wszystko przygotuję i zaraz będziemy robić energy condenser. Gdyby nie ta nadmierna ilość węgla, to ja chyba bym tutaj wykitował, naprawdę. Słuchajcie, i tak zmniejszyłem moje zasoby węgla mniej więcej o 2/3 względem tego, co dzisiaj jeszcze miałem, także powoli zaczyna się robić niezbyt ciekawie, ale jeszcze, słuchajcie, nie powiedziałem ostatniego słowa, dzisiaj wchodzimy w Project E, w którym chciałem wam pokazać mniej więcej, jak wszystko zaczyna działać. Dobra, mamy Dark Matter i teraz tak, Dark Matter będziemy potrzebowali ile? 4 sztuki na skraftowanie tamtego badziewia i... Dokładnie tyle sztuk, czyli 12 sztuk na skraftowanie tego drugiego badziewia, czyli Red Matter. Dokładnie to będziemy potrzebowali. Teraz potrzebujemy Eternalis Fuel, 6 sztuk na 3 sztuki Dark Matter, żeby to przygotować. No dobra, myślę, że jesteśmy w stanie to wszystko sobie przekraftować na spokojnie. Także lecę z tym jeszcze, czekajcie, tutaj zrobimy tak, 4, 4, 4. No i wystarczy, myślę, tych staków, naprawdę. Nie ma też co przesadzać z ilością, także zróbmy sobie szybciutko tak. Wrzućmy cały Alchemical Coal tutaj do naszego grzania. I w tym momencie 3... No zrobiłem jakoś tak 3 niepełne 4 staki. Dobra, ale żyjemy i z tego powinno mi wystarczyć na zrobienie... Czy na pewno? Czy tego wystarczy? Wygląda na to, że wystarczy. Ale może jeszcze niekoniecznie, czekajcie. Dark Matter... Raz, dwa, trzy, cztery. Udało się. Niemożliwe. Słuchajcie, w takim razie docieramy powolutku do zrobienia tego, co planowaliśmy zrobić. Mamy Dark Matter, Red Matter, jakiś inny Matter i tak dalej. Dobra, stawiamy Dirt Chest, stawiamy ten drugi chest. Robimy teraz tak. Red Matter, jedna sztuka, druga sztuka, trzecia sztuka, czwarta sztuka. I w tym momencie jeszcze Dark Matter, tak samo do tego samego craftingu. I uwaga, rozpoczynamy. To jest po prostu jakiś kosmos ten crafting, naprawdę, kto to wymyślił? Naprawdę, to jest kwestia długiej, długiej gry już, żeby to wszystko sobie przygotować. Podobno jedną fajną rzeczą jest coś takiego jak to właśnie Eternalis Fuel. Możecie zobaczyć, że Burn Time, który jest tutaj napisany, ma 10... Nie, to jest 102 400 tików. To będzie sporo sekund. Tak na moje to będzie 500... Nie, 50 tysięcy sekund, no to parę godzin przepalania. Myślę, że jakbyśmy w piecu umieścili takie jedno paliwo, to ono by nam dało naprawdę, naprawdę sporo czasu przepalania. To by było naprawdę spoko. Dobra, mamy w tym momencie ładowanie dopiero. O kurde, jaki to ma zużycie? 5 milionów energii to zużywa, jest jeszcze drugiego poziomu ten. O, ja nie mogę, te bloki wchodzą do tego. Dobra, to na całe szczęście póki co nie potrzebujemy tego. Na razie zrobimy sobie tego pierwszego poziomu nasz Energy Condenser. I w tym momencie, do czego będzie służył Energy Condenser? Energy Condenser pozwoli nam w bardzo szybki sposób przekraftować bardzo dużą ilość materiałów w taki sposób, jakbym to robił kamieniem filozoficznym, tylko w automatyczny sposób. W efekcie, żeby zrobić kolejne rzeczy z naszego moda Avaritia, bo dokładnie do tego dążymy, ja wam w ogóle może pokażę, do czego my dążymy, tak swoją drogą, oddalmy tutaj to. Żeby zrobić Infinity Catalyst, będziemy potrzebowali bardzo dużo katalistów innego rodzaju. To chyba nie są katalisty. Znowu zmieniłem rozmiar okna. Brawo, zio. Gratulacje, jesteś po prostu geniuszem. Catalyst. Żeby zrobić Infinity Catalyst, musimy zrobić Singularity. One się w ten sposób nazywają. I żeby je skraftować, będziemy potrzebowali mnóstwo bloków takiego typu. 11 tysięcy sztuk. Dokładnie do tego, żeby skraftować taki Flux Singularity. No i żeby zrobić 11 tysięcy sztuk takiego pojedynczego bloku, na przykład myślę, że weźmiemy sobie dzisiaj na taki pierwszy strzał copper blok, żeby go zrobić, będziemy musieli mnóstwo innych materiałów zamienić na ten właśnie copper. Dobra, mamy w tym momencie energy condenser,
Czy możemy odebrać naszą wspaniałą skrzyneczkę z naszego tego questa? Możemy, dokładnie. Climb. Mamy przyjęte to w tym momencie i teraz tak. Pokażę wam to na przykładzie najprostszych przedmiotów. Na przykład weźmy sobie pół staka diamentów i weźmy sobie na przykład pół staka enderperę. O, to będzie myślę całkiem dobry przekaźnik. I teraz tak, żeby skraftować enderperłę, włóżmy enderperłę tutaj, możemy wrzucić diamenty i według moich obliczeń powinno nam dać z jednego diamenta 8 enderpereł. Wrzucamy tutaj diamenty. Chyba zrobiłem coś źle w tym momencie. Wiem, co zrobiłem źle, bo powinienem enderperłę położyć nie lewym, a nie prawym, a lewym przyciskiem myszy. Dobra. I w tym momencie, zobaczcie, naładowało nam się to energią. Zużycie, które mamy tutaj podane, czyli to 1024. 1024 jest potrzebne jednej jednostki na to, żeby zrobić jedną enderperłę. I jeśli mieliśmy pół staka diamentów, to dokładnie 4 staki enderpearl powinny nam wyjść z tego. Doskonale, wszystko się zgadza. Tylko teraz problem jest taki, że my potrzebujemy 12 tysięcy sztuk każdego z pojedynczych elementów. Zobaczcie, lapisu 12 tysięcy sztuk i to nie pojedynczych elementów, ale bloków. No to będzie sporo roboty w takim razie, ale nie martwcie się, myślę, że spokojnie sobie z tym wszystkim poradzimy. Na pewno trochę czasu to zajmie. No, kraftowanie takich rzeczy będzie na pewno bardziej skomplikowane, ale to też wszystko w swoim czasie. Także dzisiaj, słuchajcie, dojechaliśmy do końca tego wspaniałego, wykraftowanego odcinka. Teraz naszym następnym zadaniem będzie znalezienie najbardziej opłacalnego z materiałów. Ktoś z was podrzucał mi, zio, zrób sobie emeraldy, bo emeraldy są wysokowartościowe w EMC i rzeczywiście, zobaczcie, one mają 16 tysięcy na sztukę. Mnie zastanawia, czy nie mam przypadkiem czegoś, co by mogło mi generować jeszcze więcej tego EMC. Gdybyśmy mieli coś takiego, gdyby na pojedynczym elemencie było więcej niż 16 tysięcy, tak jak w przypadku emeraldów, to byśmy byli naprawdę dobrze ustawieni. Chyba Draconium nie działa, no właśnie, kurde. To może być trochę duży problem. Także wiecie co? Teraz zamiast drakonium, zamiast kraftowania większej ilości drakonium w kurczakach, będziemy sobie kraftować chyba po prostu emeraldy. I to będzie niegłupi pomysł. Weźmiemy sobie emeraldy, zrobię z nich ich jakby zdecydowanie więcej, żebyśmy mogli powybierać sobie... Kurde, chodźcie tutaj kurczaki. Ho, dobra. Mamy drakonium, na razie je sobie odłóżmy. Zrobimy ich sobie więcej, ja to może zrobię poza odcinkiem, do następnego odcinka przygotuję. No i generowanie emeraldów będziemy mieli wtedy zwiększone jeszcze czterokrotnie. Te emeraldy zaczniemy zamieniać na pozostałe materiały, no i myślę, że te singularity uda nam się w końcu po jakimś czasie uzyskać. No dobra, ale już nie krzyczcie na mnie, wiem, że mam otwierać skrzynki i nie zapomnę o tym. Także idziemy szybko, pootwieramy te wszystkie skrzyneczki, bo kilka ich nam się tutaj nazbierało. Jeszcze pan kurczak się pojawił. Proszę bardzo, częskiuby doskonale, częskiuby to jeszcze w swoim czasie wszystko. Mamy tutaj do dysku robienia i mamy Epic Bacon, mamy Mana Steel Ingot. Co my mamy tutaj? Mamy Upgrade Speed, to jest doskonałe, bo to przyda się na pewno do przyspieszenia naszych magma generatorów, które tutaj produkują energię. To są kolejne upgrade'y i ostatnia skrzyneczka. Proszę, daj mi coś ciekawego. No, w tym momencie młotki akurat nie są tak bardzo interesujące dla mnie. No ale dobra, jeszcze pora na kilka loot bugów, także myślę, że możemy sobie otworzyć dzisiaj epic loot bugi. Weźmy sobie ich na przykład tyle. Myślę, że to będzie całkiem optymalna ilość. I spójrzmy, jak tam i co tam ciekawego możemy uzyskać z takiego loot buga. Acceleration Wand po raz kolejny. A właśnie, ten Acceleration Wand, zobaczcie, on też ma swoje EMC. Takie przedmioty też moglibyśmy przerabiać w naszym energy kondenserze. Czyli gdybyśmy chcieli po prostu zrobić mnóstwo... na przykład jakiej rzeczy? Na przykład... na przykład możemy zrobić sobie kilka moving wandów z jednego acceleration wanda. Spójrzcie na te wartości EMC, one te fajnie to pokazują. No dobra, ale to chyba wszystko zostawimy. O, można chance cube'y robić, zobaczcie. Wybierzmy sobie chance cube'y i wrzućmy na przykład taki acceleration wand. Mam ich strasznie dużo. Zobaczymy, ile chance cube'ów nam wyjdzie z jednego. No ale otwieramy dalej nasze loot bugi. Zobaczmy, w tym momencie mamy tutaj jakieś kolejne śmieci, które nie są do niczego mi potrzebne. Także większość z tych rzeczy, które mają EMC, mógłbym przerabiać na... Kurde, mógłbym przerabiać na pozostałe częstkiuby. Zobaczcie, już w tym momencie... o kurde, ej, wiecie co, to chyba był błąd. Tych częstkiubów mi się zrobi tutaj strasznie dużo. Ile to ma tego EMC? To ma 300 tysięcy EMC, a tutaj jest 200. Wartość jednego. No to koło 1500 częstkiubów powinno nam wyjść z tej jednej różdżki. No zobaczymy w takim razie. Ogólnie, jakby co, ten mod, ja wiem, że on jest czymś, co powstało z moda, który nazywał się Equivalent Exchange, czyli równa wymiana. To było bardzo kluczowe dla nazwy tego Project E, bo tamten mod nazywał się w skrócie EE, więc ten został skrócony do E, Project E, jakby w tym momencie. I w efekcie dostaliśmy moda, który polega na tym samym, czyli na równej wymianie
wartości pomiędzy przedmiotami. No i jeszcze w sumie ma taką nazwę skrótową dość. To jest taka ciekawostka. Jakby ktoś może z was nie wiedział, a chciałby się dowiedzieć czegoś nowego. Dobra, mamy kolejny Acceleration Wand. Myślę, że te Acceleration Wandy pozamieniamy sobie na te różnego rodzaju rzeczy. To na pewno nie będzie głupie. To odłóżmy. Słyszałem pana Endermana. Chyba na mnie spojrzał i warczy na mnie. Ale mogę się myleć. Myleć. Dobra, otwieramy pozostałe do odwagi. Mamy Ender Lily i mamy jakiś storage upgrade. Dobra, no nic interesującego, słuchajcie. Kurde, no cały czas liczę na to, że uda mi się ten end portal zrobić, bo end portal frame'ów mamy 8, potrzebujemy 12, żeby się udało. Dobra, to wszystko w swoim czasie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka w spodniach na głowie. Zio z wami się żegna. Trzymajcie się, na razie i cześć.